pierwszym meczu przed własną publicznością. Cerrad Czarni Radom pewnie wysoko pokonał MKS Banimex Będzin 3-0. Przed meczem zapytaliśmy kibiców radomskiego zespołu, jaki wynik przewidują w dzisiejszym spotkaniu i jaki będzie przebieg gry. Żaden z nich nie pomylił się, wszyscy wytypowali pewne zwycięstwo Czarnych Radom. 3-0, gładko będzie. Gładziutko? Gładziutko. A ty jak typujesz? No, również 3-0 na pewno. 3-0 dla Czarnych. Gładko będzie? Gładko. Na pomeczowej konferencji prasowej trener Robert Prygiel, zapytany przeze mnie o to, co dzisiaj poniosło jego zawodników do zwycięstwa, co było tym elementem, który przeważył nad MKS-em Będzin, odpowiadał, że to była dzisiaj ta kapitalna hala, ta kapitalna atmosfera, która pomogła i uskrzydliła zawodników WKS-u Czarnych Radom. Poza tym trener Robert Prygiel wskazywał jako ten element dominujący w dzisiejszym meczu blok, w którym radomianie zdobyli bardzo, bardzo wiele punktów, szczególnie w końcowych fragmentach setów, gdzie pokazywali swoją klasę i doświadczenie, którym górowali nad MKS-em Będzin. Z Efektorem graliśmy lepszą siatkówkę, dzisiaj graliśmy troszkę słabo. Widać, że jeszcze nie wszyscy zawodnicy, mówię o nowych zawodnikach, czuli atmosferę naszej hali i tak trochę byli stremowani. Troszeczkę, no nie podobała mi się, szczerze mówiąc, nasza gra dzisiaj do końca. Były momenty pozytywne, ale też dużo było takich przestojów. Mam nadzieję, że to jest tylko dobry prognostyk przed meczem z Gdańskiem. Także dzisiejszy mecz zdecydowanie był trudny. Zawsze nasza hala jest naszym atutem, nasi kibice gwarantują taką atmosferę niepowtarzalną na innych halach. I dzisiaj było również, na pewno będą komentarze w szatni, zwłaszcza nowych zawodników, gdzie przy tak żywiołowych kibicach rzadko niektórzy grali. Mówię cały czas o tych nowych zawodnikach. Przed podopiecznymi trenera Roberta Prygla spory wysiłek, który muszą włożyć na treningach, ale trener radomskiego zespołu nie ma żadnych wątpliwości, że jego zespół jest przygotowany na to, by w najbliższych spotkaniach odnieść kolejne przekonujące zwycięstwa nad swoimi rywalami. Najbliższa okazja ku temu już w środę, kiedy to we własnej hali WKS Czarni Radom podejmie Trefl Gdańsk. Trener Robert Prygiel na konferencji prasowej wspominał, że Trefl to właśnie taka drużyna, która jest bardzo podobna pod względem sportowym, pod względem siatkarskim do Czarnych Radom, natomiast jego zespół będzie starał się wykorzystać tutaj właśnie atut własnej hali i to, że jego przeciwnik będzie musiał pokonać prawie całą Polskę, by przyjechać tutaj do Radomia i zmierzyć się z Czarnymi Radom.